może trochę. Nie dotykaj, bo pobrudzisz. Dzień dobry wszystkim, wyjeżdżamy właśnie z Poznania. Podobały wam się vlogi ostatnio, tak więc mam nadzieję, że będziecie się z nami znowu dobrze bawić. Mamy 8.04, jedziemy do Katowic, do Klaudii i będziemy kręcić fajne rzeczy, ale na razie czeka nas trochę trasy, więc... Chcesz coś dodać? Na razie nie. Na razie nie, okej. Kanapek z Subwaya w ręce. Ogólnie, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że zrobiliśmy napad na Subwaya, bo raz jesteśmy głodni, a dwa, przed chwilą miałam małe załamanie nerwowe. Ogólnie bardzo, że myślę, że każdy ma jakieś takie rzeczy, które bardzo go denerwują i ogólnie. I ja na przykład nie cierpię, jak coś się mam, nagle jest brudne, zniszczone, czy coś w tym stylu. Ale to też nie wszystkie rzeczy, to tak jakoś selektywnie czasem się wybiera. Na przykład jak byłam dzieckiem, to obsesyjnie patrzyłam na lalki Barbie i musiały mieć równe oczy, a jak coś tam mi się nie zgadzało, to się nimi nie umiałam bawić. No w każdym razie... Która jest moja? To jest dół. W każdym razie właśnie przed chwilą zobaczyłam, że mój nowy case na mój nowy telefon, który był przy okazji drogi, to był jeszcze... Za drogi. Za drogi. Jest jakiś pofarbowany i nie wiem od czego. Zaraz wam pokażę w lusterku, jak to wygląda i przysięgam, że tak się zdenerwowałam, że się poryczałam i nie wiem, co mam z tym zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. Mogę wam tylko powiedzieć, że nie polecam wam wydawać na to pieniędzy. Będę próbować jeszcze jakoś to wyczyścić, ale ogólnie jestem wściekła.
Piotrek ma to już gdzieś i je. Słuchajcie, wygląda to tak, o tu. Nie, o. Nie ostry, o tu. I tu. I nie mam zielonego pojęcia, od czego to jest. Dałam sobie rękę uciąć, że jak wchodziłam do samochodu, to ten telefon był czysty, znaczy ta obudowa, case. I nagle po godzinie drogi zobaczyłam, że jest brudny, wszyscy jesteśmy czyści. Sprawdzałam już nawet pierścionkiem, czy nie zrobiłam jakiejś pramy, albo czy case Piotra nie pobrudził, bo Piotrek ma ciemny taki sam. No i nie wiadomo, od czego to jest. Wygląda to totalnie jakby się zafarbowała, albo jakaś plama wyleciała. Jakby z case'a i to jest masakra. Jestem czysty od 5 lat. Że się umyłeś? Mówisz, że jesteśmy czyści. Tak powiedziałam? Wszyscy jesteśmy czyści. A w jakim kontekście? Nie pamiętam. A ja mówię, że jestem czysty od 5 lat, bo nie piję od 5 lat. Wszyscy jesteśmy czyści. Albo 6. Dzień dobry, dojechaliśmy. Hej. Dzisiaj nagrywamy z Klaudią i materiały będą dostępne albo przy okazji niedzieli, albo za tydzień, więc jeszcze tego nie wiemy. Dam wam znać. Tak, będziemy kręcić 2 odcinki, jeden oczywiście do mnie, drugi do Klaudii na kanał. Nie powiem wam na razie, co to będzie, bo... Nie co? Jak będziemy działać, nie? Jak coś tam będziemy tworzyć. Ale właśnie, nie zdradzamy wam na razie co, bo to będzie tajemnica. Tak. Dobry padać, to u was jak wyjeżdżaliście nie było brudko? Piotrek i cały mój magazyn w tle. Witamy w ponownym kadrze. Tym razem jedziemy w drugą stronę. Wy pewnie tego nie widzicie, ale musicie namówić się na słowo. Mało nagrywałam z Klaudią w sumie, bo musieliśmy się streszczać. Okazało się, że musimy się wyrobić do pewnej godziny, więc też moje nieprzyzwyczajenie do vlogowania tak sprawiło, że mamy tam jeden fragment, ale było super. W sumie też nie chciałyśmy wam zdradzać, co będziemy robić, więc to taki vlog samochodowy ogólnie. Tak, co my tu jeszcze wam możemy pokazać? Co my tu, może jakaś... Była akcja z case'em, pokazywałaś akcję z case'em na... Pokazywałaś. Były myszołowy, będą jeszcze w drodze powrotnej pewnie. A, i użyjemy automatycznej płatności na przejeździe przez bramki. I więc albo będzie kompletny fail, że nie przejedziemy przez te bramki, albo przejedziemy. Tak, może jakieś jedzenie jeszcze potestujemy. Ja mam jeszcze kanapkę tu schowaną w aucie. Co ty gadasz? No i mam jeszcze pizzę, która mi została. Uja. A ty wszystko zjadłeś, jesteś przegrywem, a jeszcze ja mam jeszcze jedzenie. Chyba, że dojedziemy na tych oparach. Chyba nie dojedziemy. Raczej nie dojedziemy. Tak, słuchajcie, najlepsze, co możecie zrobić, to schować tę kanapkę do... Kejdy. Do kejdy, ale ja nie jestem głodna. To ja zjem. A może lepiej nie? Zostanie mi na jutro. To jest dopiero poziom mojej miłości do ciebie. Oddałam ci swoją kanapkę. Jak są 3 obiektywy, to w który mam patrzeć? W ten czwarty. Ja mam ludzika z mango. A Piotrek wcina połowę mojej kanapki Wszystko ci wypadło? Nie, sałata tylko. W Subwaya. Subway ma teraz dużo wegańskich rzeczy i mega spoko. To jest chyba spicy veggie. Już któryś raz bierzemy w trasie, bo no wiem, że to taka buła dalej pszenna i na przykład mają wegański sos majonezowy, ale dalej jest więcej warzyw niż jak tam, nie wiem, gdzieś by się chciało w maku zatrzymać czy coś. Więc mega spoko to jest. Tak, przemyślenia, Piotrek? Dobra? Bo... Memento mori. Ostatnio jest tak, bo Piotrek ogólnie dużo osób o to pyta,
jak ty jesz, bardzo istotna rzecz, no ale pytacie, ludzie są ciekawi. Piotrek ogólnie je wszystko, powiedzmy, jest na diecie tradycyjnej, ale bardzo mocno ogranicza mięso, bardzo rzadko je. My w domu nie robimy, więc ewentualnie przy okazji jakichś świąt czy coś. Natomiast też jak właśnie gdzieś jedziemy, to wybiera na przykład wegetariańskie opcje. Ale ostatnio, często jak coś bierzemy, to ty wymyślasz jakieś dziwne rzeczy, ja biorę swoje i zawsze mówisz, że moje jest lepsze. I ostatnio byliśmy, znaczy nie byliśmy, zamówiliśmy sushi, zamawiamy zawsze z 7-7. Piotrek zawsze iść te rolki wymyśla od nie wiadomo co, ja zawsze mam jeden wegeset, bo jest jeden. Więc nie ma potem tutaj co do wyboru. I ostatnio wzięliśmy dwa wegesety, swoją drogą nie daliśmy rady ich pochłonąć, bo były tak duże. I było taniej, więcej i zajebiście smacznie. Mhm. No nie było ryby. A tak ci brakowało? Nie, bo były bardzo dobre. Zjadłbym sobie z rybą jeszcze też. Albo z krewetką, albo z czymś takim. No bo to jest inne coś, zupełnie coś innego, nie? Ale były dobre. Ale pachnie tą bułeczką. Ale miałam na tym ochotę na coś takiego owocowego, co się rzadko zdarza. No to ty kupiłeś. Ja mam lodzika i soczek. Też jabłkowy. No ale ja mam coraz częściej mam tak, że jak zjem mięso, albo jakieś takie, zwłaszcza jak za dużo zjem tego mięsa, mam straszne takie wyrzuty sumienia, że jakby po co, jakby mógłbym ewentualnie troszkę tylko. No i tak super, bo już ogólnie dużo mniej niż kiedyś. Mhm. Nawet dużo mniej niż kiedyś, nawet kiedy ja już byłam na wegańskiej diecie, czy tam roślinnej. Znaczy, to jest w sumie coś taki, taka mała zmiana. Zawsze jadłem pizzę szynka pieczarki, nie? Wymiennie, cztery sery, no ale powiedzmy cztery sery jest wegetariańska, ale wymiennie jadłem cztery sery i szynka pieczarki. W pewnym momencie stwierdziłem, że w sumie jakoś tej szynki nie potrzebuję i zacząłem jeść pizzę z pieczarkami po prostu. Odrzuciłem tą szynkę i nadal jakby, no, nie czułem różnicy takiej, że ja tą szynkę muszę mieć, żeby, kurwa, nie wiem, dostarczyć sobie tyle wartości, że inaczej bym się nie najadł albo coś takiego. Albo jakieś salami czy coś takiego. No, już jakby pizzę dawno, dawno nie jadłem mięskiej pizzy. Mięskiej. Mięskiej. A dzisiaj Piotrek przez przypadek. Ja w ogóle widziałam, co ty zamawiasz, ale myślałam, że ty jesteś świadom tego. Mhm. Piotrek wziął sobie pizzę marinara, czyli sam sos, czosnek i tam był trochę parmezanu. Ale Piotrek pomyślał, że to będzie taka po prostu chyba margarita z czosnkiem, nie wiem. I trochę się zdziwił, jak przyszła, bo tam tego parmezanu było troszeczkę, jakby się tak wzięli na łyżeczkę i tak posypali. Ale dobra, ja w ogóle lubię marinara, więc na pewno była dobra. Dobra, kochani, myślę, że czas zakończyć tego vloga. Witam się z wami oczywiście jeszcze na następny dzień, bo wyjechaliśmy od Klaudii z nienaładowanymi telefonami. Musiała nam resztka baterii starczyć na nawigację, plus wrąbaliśmy się w super korek, więc byliśmy mega późno w domu. Natomiast podsumowując, słuchajcie, było naprawdę super. W następną środę myślę, że pojawi się materiał właśnie z Klaudią. Nagrałyśmy oczywiście dwa odcinki, jeden do mnie, drugi do niej. Tematyka makijażowa, no bo jaka by mogła być inna. Mogę wam tylko powiedzieć, że w jednym coś odtwarzamy, chociaż nie, w jednym i drugim coś odtwarzamy. Tak więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Trochę sobie pogadałyśmy, trochę tam wypytywałam Klaudię o jej początki, tak więc myślę, że na pewno wam się spodoba. I w ogóle ja zawsze po takim wyjeździe, jak spotykam kogoś na wspólną jakąś pracę, nagrywanie, takie rzeczy, w ogóle jak poznaję nowych ludzi w realnym świecie, to zawsze wracam z taką mocą i to jest super, więc mega się jaram. Już się nie mogę doczekać następnej takiej, powiedzmy, kolaboracji, już trochę jest zaplanowanych. Natomiast jeśli macie też jakieś sugestie, kogo następnym razem, albo z kim chcielibyście, żebym nagrała film, czy stworzyła jakiś materiał, to koniecznie piszcie na dole. A ja się żegnam i no, taki luźny vlog podróżniczy z zabawą w Myszołowa. Na razie.